Cześć ludziska, dzisiaj podrywamy dziewczynki w grze Super Seducer i będziemy jak ten mężczyzna po środku, ten Jezus taki bez brody, no nie, patrzcie, model i w ogóle na kanapie z dwiema panienkami, a zaraz z jedną, ale ja będę z trzema panienkami, nawet, nie, więcej nawet ich będzie. Super Seducer, gra, w której musimy podrywać dziewczynki i będziemy to robić i będziemy się tego uczyć. Przyda mi się to w prawdziwym, realnym życiu pewnie. Zobaczymy zresztą, ale przejdźmy może już powoli do gierki i zobaczmy, z czym to się je. Okej, dzisiejsza historia polega na tym, że jesteśmy o tym właśnie panem na ulicy i jest sobie taka piękna pani. No nie, idziemy sobie, jest dzień. Typowe osiedle w polskim mieście, no nie. Ona przychodzi przez pasy, na szczęście nikt jej nie rozjechał. No i właśnie. I teraz mamy wybór. O to chodzi w tej grze. To jest jak The Walking Dead. Jak Borderlands w tych wersjach tekstowych. Te takie Batmany i te inne. Wybieramy możliwości. Albo będzie dobrze, albo będzie źle. Mi się wydaje, że w tych sytuacjach, jeżeli zauważymy, tak jak ten pan, jakąś piękną kobietę, powinniśmy zagwizdać ją. Pokazać jej, że mamy wyższość nad nią, no nie? Ona będzie wtedy od samego początku całej naszej relacji posłuszna, prawda? No. A, mogę sobie pomarzyć. Dobrze, to nie była akurat ta osoba. Może ona po prostu jest głucha, albo nie wiem, cokolwiek. Tak więc może przejdźmy koło niej, powąchajmy ją jak prawdziwy mężczyzna. Może używa jakichś drogich perfum, coś w tym stylu. Hey, listen, cześć. I just saw you and you look really nice. Wyglądasz ładnie. Are you busy? Where are you headed? Ona jest zajęta. One of the key rules in the daytime is that you don't want to end up walking next to the girl. It's very stalker-ish and so you should avoid it. You want to stop her. If she doesn't stop, you let her go. Pointless, doesn't do anything. Wrong choice. A, czyli nie mogę tak przejść koło niej, bo będę stalkerem. Słabo. Dobra, skoro ona jest głucha, to ja mogę poudawać, że jestem ślepy, chociaż na to pewnie nie poleci, bo jak faktycznie jestem ślepy, to jestem niepełnosprawny. Umysłowo też. Trzy opcje źle do tej pory zrobiliśmy. Ja nie rozumiem, nie wiem, mamy ją przywołać, kurde, jakiś spell, jakieś zaklęcie, fireball, jakieś... No, siema! Dawaj, pogadajmy, poznajmy się. Znowu jesteś zajęta, po raz enty! Co się z tymi dziewczynami dzieje? Nie wiem, zakończmy ten scenariusz, ja już nie chcę na ulicy jej spotykać. Słuchaj, czyli każesz mi, żebym stanął przed nią i powiedział: ej, stój, chcę z tobą pogadać, poznajmy się. To tak działa? Tak działa świat? Dobra, przed nią, tak. O, muzyka. Jej, to znaczy, że chyba dobrze. Zobaczmy. O, no i co? Co? A. That's correct. Go on the street. You need to be directly in front of her. And on ma fajne okulary. Enough space so that she can slow down and comfortably stop. A, czyli to niebieskie serduszko w górnym prawym rogu oznacza, że poszło nam dobrze. Zajebiście. Ej, to teraz kolejny krok. I just saw you and I'd love to get to know you, so do you have a minute? No, actually. No, not even. Stanęłaś! Stanęłaś, no. Why did you ask that? Gives her the opportunity to say no. If you ask, do you have time? Do you want to talk to me? More than likely, if it's in the beginning of the interaction, she's gonna say no. Czyli mam zadać jej pytanie, dzięki któremu ona od razu odpowie tak, nie będzie miała wyboru nie, albo po prostu najeżdżać na nią, żeby nie miała okazji odmówić mi czegokolwiek? Na przykład jakiegoś, nie wiem, zrobienia mi schabowego, czegokolwiek, nie wiem. Jesteś piękna. Ruchajmy się w tym momencie. No halo, oszczędzamy czas przecież, no czas to pieniądz. Ale czemu nie można tego spróbować? Może ona też ma chcicę jakąś na sam start. No to czemu to się nie dzieje w nocy na przykład? No skoro w dzień nie możemy się na chodniku ten tego,
Nie wiem, to w krzaki, nie wiem, cokolwiek, ale i tak jest ładna pogoda. No, powiedzieć, że wyglądasz ładnie i po prostu, to tak jest tam. Ale dobra, pójdźmy z tym. Hey, Bo excuse co, me. Can I tell you something really quickly? stanę. Sure. No. I just saw you and wanted to let you know that you look really elegant. I love that No. skirt as well. It's really summery. Tak, Thank ty you. ładnie wyglądasz. To jest It's a boost dobre! because you've given her a nice compliment. It's What the fuck? direct. It's made her smile and it's made her feel like speaking to you. So it's a nice confident way to start Dobre, in the street. dobre, dobre. So what's your Czyli, plans for o, today? I'm dalej. actually going to the park to Do feed parku squirrels idziesz. with my friend. What? Feed squirrels? Yeah. Wiórki, And karmić. ducks or squirrels? No, just the squirrels. These We little guys, yeah? we got them to be our friends, What do sort you of. feed Co them? ty Like robisz w hot życiu, dogs? dziewczyno? Almonds? Almonds? Yeah. That's their favorite, is it? It seems to be. That's nice. Well, they're really cute, aren't they? They are very cute. You Yeah, like it's fun. animals? I do. Yeah. Nice. That sounds fun, actually. I never thought of that. But buy some almonds, go feed the You squirrels. should try it sometime. Okay. No, What are you no, doing today? karmy sobie z wiewiórki. Okej, pierdzieliła pół minuty o tym, jak będzie karmiła wiewiórki. Spoko. Dobra, sam fakt, że w ogóle idzie karmić wiewiórki, to jest najlepsza rzecz na tym świecie. No stary, ale karmi wiewiórki. No jestem wielbicielem zwierząt. Ja dla WWF pracuję normalnie. No You're just so chodź. beautiful, and I want to Dawaj. give you a kiss. Whoa, no, 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 Why no, no, not? no. I'm not trying to fuck you in the ass or anything, just a little kiss. That's different. This Ej, to, a isn't to jest definition of dobre! PP, the kind of stuff that's going to get you arrested, thrown out of Ale to places jest by dobre security, and in przecież! all kinds of problems. So don't do it. If you want to make a No, sexual advance on no a girl, ludzie! it's Ja nie cool. chciałem Do jej it wyruchać, smoothly, no and nie? do it at the To right jest time. tylko całus, to jest takie po drodze, to jest takie, nie wiem, jedna dziesiąta tego, że ruchanie i w ogóle. To tylko mały całus, no, nie wiem, na przywitanie, na poznanie się. Co to jest? Co to znaczy przecież? No kurczę, no ona jest jakaś taka świrnięta, no nie wiem. I sobie poszła, a niech se idzie karmić te wiewiórki, kurde. Do you live local around here somewhere? Yeah. That's nice. And do you spend a lot of time in this area? I do, yeah. There's a nice coffee shop just down there. Have you been there? O, chodźmy I na have, kawkę but przed I'm going to meet a karmieniem. friend actually, so I need to go. To idziesz Okay, do we'll see then. przyjaciół czy Is do it a meet or wiewiórek? shoot? You want to make statements and do most of the talking yourself. A, czyli ja muszę najwięcej tutaj gadać. Aha. No dobra, ale to jest najlepsze. Czy mieszkasz gdzieś tutaj? Wiesz co? Tak. That's nice. To jest takie głupie. No to dobra, I gadajmy was jak just najwięcej. walking, there's a nice park down there, A ja sobie and łaziłem, then I'm gonna meet prysznic some friends, zrobiłem, but I've zjadłem got like kanapkę 40 minutes, and z that's why when I saw pasztetem, you, and I thought you looked pieczywo friendly, so that's why I pszenne. came over and said hi. Okay. Hi. In the early stages of an Okej, po interaction, you prostu. actually do want to make most of the Czyli muszę conversation, jak so that the najwięcej other girl pierdzielić, w should sensie relax, ustami, get w sensie comfortable gadać, talking to you, strunami and snap out głosowymi of the pierdzielić. mindset O. that she was in, thinking about what she's doing and where she's going, so that's the right one. We might Okej, hire dobrze some mi bikes poszło. and go riding around the park. There's like a nice spot where they rent out bikes and it's Możemy on the lake. pojeździć na Yeah, rowerach po parku, but yeah. you ride bikes in there? Well, I'm English. You know what we do, like the A no tak, petticoat bo on and akcent ma taki. the suit on and Okay. sitting really up Ta, straight. It's ta. very fancy No. for bikes. I will change. I will Okay. change. Yeah. Okej. Zacznij się dotykać, żeby ją podniecić? Okej? Ty chyba zapomnisz już o I wiewiórkach, like kochana. squirrels. Yeah? Yeah, and I like nuts. I like O mu. cashews. Oh my god. What? Oh, that's incredible. You like nuts, you No said? orzeszki, no! Ja mam takie big You like cojones! touching yourself? Nie wiem, Great. chcę. But make sure Ja you cię do it in pokarmię też, ty privacy and the right pokarmisz way. wiewiórki, a ja cię nakarmię. Nie wiem, rozłupiesz moje. Nie! Znajdź powód, żeby zdjąć swój t-shirt i pokazać swoją klatę? A, okej. Jak nie orzeszki, to You might be klata. able to help me th with this, actually. I was thinking of No, getting a gorąco tattoo. jest. I'm gonna A, show ta you. tatuaż Oh, pokazać? like somewhere. No, no, no. A, Somewhere niżej like jest, on jeszcze your niżej, jeszcze niżej. Nie ten face. guzik, nie ten ubiór, to spod. Girls just Nie. aren't as sexual as guys. So A. getting your shirt off in the daytime, not cool unless you know that she's Czyli w into it nocy mogę and jej she gives pokazać some ten hints tatuaż. Tak that samo she mogę ją likes you wyruch. already. To gra. Just checking out her earrings as an excuse to touch her. Okej. Spróbujmy tego. Podotykam You've got ją. really interesting earrings. Can I take a look? Kolczyki masz Sure. fajne, no to. Where did you get Pozwoliła! these? There's some story behind What? them. A friend gave them to me. No przyjęcie, Okay, they're no really cool przyjęcie. actually. Thanks. On the street, there's not really much point to A to escalate the przeszło, bo jest touch, takie so it's żółte. a little bit strange.
But you could probably get away with it. I one jest nie są rozebrane. Przeszło! To od dzisiaj tak, gadam jak najwięcej, stoję przed babką i mogę ją podotykać. O, ale masz fajne kolczyki! Spójrz jej pod spódniczkę. Czemu jest zawsze jakaś taka jedna odpowiedź, takie jedno złoto przy tych kilku, no takich zwykłych, fajnych odpowiedziach? Nie, hey, you've got something on your foot there, let me just get it. Coś masz na Hey, what the fuck? No i ja spieprzę i karmić te wiewiórki. Ej, przedstawię się w sumie. My name is Richard, by the way. Hey, Richard, cześć Richard, Rich. It's good that you have a name. I was just waiting for it a while, but it's good that you have one. Thanks. Rather than just saying her name, you can always introduce yourself. It's a little bit different to what most guys do, and it's a positive difference. What kind of things do you like to do? Cześć, ja jestem Rocky Doggy. I actually don't have a lot of free time. I work a lot, so when I'm not working, I like to be outside. Yeah, I try to be outdoors as much as possible. I actually bike where you mentioned. Okay. Yeah, just try to be outdoors. So you're one of these active people that's always doing stuff. Yeah, so I stay sitting down. Not couch potato. Well, every now and then, but in general, no. More active than na dworze siedzieć. I'm kind of semi. A nie w piwnicy. Yeah. Like, I do some active stuff, but actually I prefer it when, you know, someone else plans everything and they like come to this and I always say yes. Okay. But given the choice, I often just chill at home. I like chilling. Okej. Okay. Czyli my lubimy odpoczywać, a ona woli łazić sobie na dwór. Karmić wiewiórki na przykład. Sprzedaj jej jedno ze swoich hobby. Po prostu przedstawić jej. Może to być kłamstwo, to co ja robię. Co ja robię? A, wspinaczka! Tak, ona myśli, on myśli, że ona jest głupia. But it's really fun, very good exercise and just really cool, so you should definitely try it. Na pewno w mieście jest wspinaczka jakaś. When you're speaking to girls, to dało radę! You're passionate about something and a good choice is something to była prawda. Now why don't you see if you can go out and sell someone on it, make it so that they're smiling. Dobre, polecam, kurczę. Okay, so you said you like biking and rock climbing. Yeah. Jestem sportowcem. Any outdoor activities? Oh, inne. Stuff. Yeah. Inne rzeczy na dworze. Sports. Like tennis? Yeah, tennis and also squash. You know what squash is? It's the English thing. I don't know. Czyli ona nie jest z Anglii. But I think they play it everywhere. It's like when you're usually inside and you've got a wall like in front. On teraz mówi o squashu. You can hit the ball like anywhere, and I think it's the best exercise. You're constantly running and yeah. Squash. No, it's fine. The ball is only like that big, so even if it hits you, it's not too bad. Moje tak. You can smash each other with the rackets, but rarely happens. You should try it. I might sometime. You said you work in IT. IT! On jest programistą! On się bawi w komputery! Programista, ale tego nie lubię. Sesja z wiewiórkami będzie. Wiewiórki, kurde, będą gdzieś ułożone jeszcze. Have you ever considered modeling? I do actually model. What ona jest! My agency. Yeah. To będzie kłamstwo. Ace Models. That's not even real. It's a new agency. No. Nie, a to nowa firma. Wczoraj złożyłem papiera. Even if you have all of your lies together, you're going to get found out eventually, and it's much better to actually be someone that you would be proud to represent, right? So that you never need to lie. YouTuberem. If you feel the need to lie, do some work on your life until you get to the point where you can be very. Dzięki Jezus. W ogóle ty dziwnie wyglądasz na tej kanapie. Jesteś modelem. Porno albo taki, że topless? As model? What the fuck? Czym ja jestem? A później spróbuj dotknąć jej tyłka? Yeah, I work in IT, but I'm also an ass model. Look, check it out. It's kurde. Nice. Good, yeah? Sure. Fajne, dotknij. Dotknij, takie pufiste, fajne. I'd rather not. You can, really, it's okay. No. Look, I can touch you. Oh my god, no, you can't. Oh. No, you can't. But I could get your job.
Nie mogę dać ci pracę. Ale jak ona się wzburzyła. Ja nie dotknę twojego tyłka. O nie, ale mojego nie dotykaj. No dobra, pogadajmy o tym, że jestem programistą, że ja to lubię i robię sobie PSL. Na pewno. You know, people think IT is boring, but at the moment it's like the most exciting field, right? To work in. There's so many cool companies. I really love my job. So happy to go to work every day and yeah, it's fascinating for me. That's great. Kurde, ale te kubitki są też dobre. Czy w sensie ich wyrazy mord, jakby się gapiły, nie wiadomo gdzie. Ciekawe, ile im zapłacił. Chyba, że w naturze. Feel at least the emotion, even if they don't understand it that well. So, you know, don't worry about it being boring. Worry about how you tell others about it and hope that your emotion. Czyli mogę być, mogę robić najnudniejszą rzecz na świecie, na przykład być śmieciarzem, ale mogę o tym pasjonująco mówić. Po prostu. A te śmieci tak segreguję, ale później tak układam fajnie, że do kontenera i w ogóle. Słuchaj, baby, to jest najlepsza praca. Rzuć swoją robotę, nie bądź moderką, zbieraj śmieci. Albo karm wiewiórki, to co do tej pory robisz. O co mnie ona spytała? Że coś nawet często, nie nigdy, nie za często, tylko dlatego, żeby zostać wyruchanym, żeby umierać, żeby być wyruchanym. Okej. Okay. Well, you know what, there's a special quality I look for, and I would only stop girls if they have that exact thing, so okay. It's quite, you know, something special going on. Do you want to know what it is? The quality? Yeah, I do. Well, it's just when the girl just looks she's dying to be fucked. And basically, yeah, like she's just ready to bang right no, there and then. No, that's vulgar. That's really vulgar. Vulgar? Yes. No? Yeah. Jak on jeszcze idzie tam na tył, tak, vulgar? To chyba coś chodzi o to, czy... As a man, you have... A responsibility to treat women with respect and always make sure that they feel better after the interaction with you than they did before. Uh-huh. No matter how rude they are, they've got a right to be rude. And if they're not rude, then even more reason to be polite and make them feel good. Dobra, powiedzmy, że często nawet. Well, you know, from time to time. Czasem, no. Quite often, actually. In the summer when it's nice. Winter, not so much. Głównie w lato. There's less people. Raining, walking, you know, quickly. Ale co, że gada z kobietami? Przeszło! Ja to i tak w montażu zobaczę, no nie? Więc wiecie. Okej, coś tutaj dalej się dzieje. Czy może poszlibyśmy na kawę? Też walić te twoje wiewiórki. Muszę się spotkać z przyjaciółmi. Jaki jest twój numer telefonu? Daj jej swój numer telefonu. Mieszkam niedaleko i mam mieszkanko. O, może pokarm my razem wiewiórki. I think no one's home now. We could just pop over there and you know, hang out at home. Got some drinks. Adria, okay. No, I'm meeting my friends and that's. To ty karmisz te wiewiórki do cholery czy nie? No, we're not interested. They can come, they can watch. Co, możesz wziąć przyjaciół, którzy popatrzą na co? Jak pijemy drinki? Albo karmimy wiewiórki? What the fuck? Co to się dzieje? Co jest z tym daytime? Czy jest jakaś wersja, że jeszcze w nocy coś tutaj możemy robić? That you know when they're gonna say yes to something like that. Otherwise, it just shouldn't be attempted. Otherwise, you'll just get the reputation of being a maniac. Okej, okay. Pewnie na kawę nie będziesz chciała pójść, bo znowu powiesz, że albo idziesz karmić wiewiórki, albo idziesz z przyjaciółmi gdzieś. Daj mi swój numer telefonu. Listen, I do need to go meet those friends, but ja, tak, muszę się spotkać. Number, and then you can call me sometime and tak, zaraz, bo na Messengerze napisz, cokolwiek. O, zgadza się, hej. Well, there you go. Ja zabrałem jej telefon, mogę jej zabrać, ale to pewnie jakiś Xiaomi słaby. Yeah, you too. See ya. I co? Koniec? Źle? Taking hers is very pointless. It leaves the, you know, chance that you're never gonna see her again. Totally up to her, depending, you know, how busy her life is and what she's got going on. No tak, ja jej dałem numer telefonu, ona może nie zadzwonić przecież. A to ja powinienem wziąć jej i dzwonić, jeżeli to mi zależy. No, 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 ale ja bym to przypuścił, bo to jest takie tego pół serduszka, to takie złote, no nie, że może albo i nie może. No ale dobra, to w takim razie
Listen, I need to meet some friends, but daj mi swój numer telefonu. We'll keep in touch and yeah. find a time to meet. Sure, that'd be... Tylko daj prawdziwy. Pip, 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 pip. No, jak? Działało? You did pretty well. You didn't get the very best result, which meant that you made a few decisions that weren't quite ideal, but you did enough to get the result and see the girl again. You got yes! So well done. Spotkamy się z nią! Jesus! Casanova! That's correct. 69%! Oh, wow! Enough space so that she can slow down and comfortably. I co to jest teraz? To jakiś rezultat ostateczny? Aha! Każde pytanie mi teraz analizuje. Każdą jakby sekwencję. And it's made her feel like speaking to you. So it's a nice confident way to start in the street. Okej, ludziska, to mamy teraz pierwszą panienkę. Udało nam się pierwszą panienkę zebrać z ulicy i ona do nas zadzwoni, albo my do niej zadzwonimy i pójdziemy gdzieś karmić wiewiórki. To jest puenta tego odcinka. Jak spotkacie babkę na ulicy, to idźcie razem z nią do parku karmić wiewiórki.